Dzisiaj z kamerami Kuriera Ostrowskiego gościmy w Klubie Nauczyciela, gdzie na zaproszenie Klubu Gazety Najwyższy Czas gościem był Stanisław Michalkiewicz, publicysta, redaktor, po raz kolejny w Ostrowie. Witamy serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Panie Stanisławie, nie wiem czy Pan wie, ale największą reklamę dzisiejszemu spotkaniu zrobił taki specjalny profil na Facebooku, który zatytułowany był Nie dla Stanisława Michalkiewicza. Spotyka się Pan często z tego typu występami? Dosyć często, ale wie Pan, ja się nie gniewam na tych organizatorów takich publikacji, dlatego że w środowisku dziennikarskim takie porzekadło jest dobrze czy źle byle z nazwiskiem. Oni intencje pewnie mieli inne, ale przy okazji mnie zareklamowali, więc wie Pan, to bardzo jestem im wdzięczny. Ja specjalnie zaczynam od tego pytania, bo zauważyłem taką pewną tendencje, szczególnie w takim okresie przedwyborczym, takim gorącym, że duzi gracze polityczni typu Platforma Obywatelska czy PiS potrafią schować do szafy nawet takich polityków jak Niesiołowski czy jak Macierewicz. Natomiast po tej prawej stronie jednak publicyści czy politycy do końca mówią konsekwentnie, głośno i to nie zawsze się podoba niestety. No bardzo Panu dziękuję za taką recenzję, ale to się nie musi wszystkim podobać. Wie Pan, ja Panu powiem tak, że gdybym nie miał wrogów, to bym zaczął podejrzewać, że to co robię właściwie jest nieważne. To, że bardzo wielu ludzi demonstruje wrogą postawę wobec mnie, to utwierdza mnie w przekonaniu, że robię coś ważnego. Bo gdybym nie robił nic ważnego, to nikogo by to nie obchodziło. A jeżeli kogoś obchodzi do tego stopnia, ja na przykład mam na swojej stronie takich dyskutantów tam na forum, którzy tam no, co parę dni mi tam wymyślają. Ale to są moi wierni czytelnicy, wie Pan, to ja nie mogę się na nich gniewać. Ale czy złagodzenie na przykład retoryki nie spowodowałoby, że tych punktów procentowych nie przybyłoby więcej? A przecież chyba ostatecznie o to chodzi, bo żeby być skutecznym, trzeba mieć możliwość wpływania na to, co się dzieje. Wie Pan, ja nigdzie nie kandyduję, więc ja nie muszę się tym kryterium kierować, bo gdybym, wie Pan, zaczął się dostrajać, właściwie nie bardzo wiadomo do kogo. Wie Pan, no to właśnie po co by mnie było słuchać, czy oglądać, czy czytać? Nie byłoby powodu. Publicysta, a ja jestem publicystą, publicysta powinien być oryginalny. Bo jeżeli on tam powtarza po kimś, no to, to tamtego trzeba czytać i oglądać i słuchać, a nie tego, co powtarza. Więc musi być oryginalny. To nie znaczy, że oryginalność za wszelką cenę. Bo jakby ktoś chciał za wszelką cenę, to mógłby się rozebrać do naga i przejść się nowym światem. Wie Pan, też by wzbudził sensację, ale nie na takiej herostratesowej sławie mi zależy. Ja się zajmuję taką analizą, wie Pan, wydarzeń politycznych. No i bardzo wielu ludzi mi mówi, że to im pomogło w zrozumieniu pewnych rzeczy, których przedtem jakoś nie mogli zrozumieć. To jest dla mnie wielki komplement, wie Pan, że ja im w czymś pomogłem. Spotkaliśmy się w Ostrowie przy okazji Pana wykładu na temat Polski w roku wyborczym, bo rzeczywiście w krótkim okresie Polacy mają 3 razy możliwość wzięcia udziału w wyborach. Raz już te samorządowe za nami, przed nami parlamentarne, europarlamentarne, za chwilę parlamentarne. I nagle na scenie politycznej pojawia się nowa siła, czyli taka szeroka Zjednoczona Koalicja Prawicowa. Ja wiem, że Pan powiedział tu w Ostrowie, że nie będzie Pan na nikogo zachęcał, ale gdyby Pan zechciał zrecenzować ten nowy twór, który się pojawił na tej scenie. Wie Pan, no ja im kibicuję, dlatego że nie chcę być skazany przez najbliższe 4 lata na statystowanie przy walce kogutów. Bo dotychczas to, co mamy na politycznej scenie, to jest walka kogutów. Gdakanie się wznosi aż pod niebiosa, wie Pan, pierze się sypie na wszystkie strony, ale Polska nic z tego nie ma. Więc ja tak sam bym nie chciał już przedłużać tego statystowania na następne 4 lata, a gdyby wynik wyborów był taki, że nad głównymi graczami byłaby Platforma i Prawo i Sprawiedliwość, to właśnie byśmy mieli 4 lata walki kogutów. Więc być może, że wpuszczenie, wie Pan, przewietrzenie sceny politycznej przyniosłoby jakieś zmiany pozytywne. Nie tam, że ładnie by to wszystko, to przedstawienie wyglądało ładniej. Być może, że i to by było, ale przede wszystkim, żeby
jakiś pomysł na państwo się narodził, bo na razie to źle to wygląda. No ale z tego wykładu, który dzisiaj tutaj mieliśmy okazję wysłuchać, nie ma jakiegoś wielkiego optymizmu. Widać, że wiele rzeczy, które się dzieją, to są rzeczy, na które my jako Polacy niestety nie mamy wpływu. To znaczy, moglibyśmy mieć, gdybyśmy odpowiednio reagowali i bronili polskich interesów państwowych, ale wcześniej, wie pan, to jest tylko, to nie jest przypadek, że tylko polski język wytworzył takie makabryczne określenie marzenia ściętej głowy. Wie pan, to coś w tym jest. Często jest tak, że my się za późno po prostu budzimy. A to trzeba się budzić w odpowiednim momencie, zabiegać o swoje interesy, wie pan, umiejętnie wykorzystywać okazję, bo polityka międzynarodowa polega na tym, żeby sformułować interes swojego państwa i nauczyć się wykorzystać każdą okazję, żeby ten interes chronić, albo nawet go tam poprawiać. I to wszystko, wie pan, w polityce poza tym trzeba być przygotowanym, mieć z góry przygotowaną odpowiedź na dwa pytania, co najmniej na dwa, bo one prędzej czy później padną. Pierwsze pytanie to jest, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? Wie pan, i między tymi dwiema odpowiedziami jest ogromna przestrzeń i to jest właśnie polityka międzynarodowa i taka wewnętrzna też. A wskazywał pan dzisiaj w czasie tego wykładu kilka sytuacji, w których zachowaliśmy się dosyć naiwnie, tak, wychodząc przed szereg, pokazując czy dając coś komuś, nie otrzymając, czy nawet nie gwarantując sobie nic w zamian. No tak, no wielokrotnie, wie pan, i teraz to powtarzamy, bo na przykład Polska daje Stanom Zjednoczonym swoje terytorium jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego. A co w zamian dostaje? W zamian dostaje propozycję, żeby po pierwsze Żydom zapłaciła łapówkę, a po drugie, żeby poniosła koszty utrzymania amerykańskich wojsk, które tutaj ewentualnie, wie pan, przyjadą. No to, wie pan, to nie jest dobry interes, wydaje mi się. Nasze relacje polsko-niemieckie też nie były wzorcowe, to skoro nie Amerykanie, nie Niemcy, to mamy alternatywę. Wie pan, nie, no to ja nie mówię, żeby, proszę pana, nagle, wie pan, nie wiem, jakąś wojnę z Ameryką czy z Niemcami urządzić, tylko żeby się nauczyć osiągać korzyści z przynależności do Sojuszu Atlantyckiego. Tylko tyle i aż tyle. No dopóki, jak się tego nie nauczymy, to tych korzyści nie będziemy odnosić. Mówiliśmy o Polsce w roku wyborów, czy w roku wyborczym, czyli porozmawiajmy o tych chyba z naszego punktu polskiego najważniejszych wyborach, czyli parlamentarnych. Myśli pan, że, znaczy ja mam takie przeczucie, że te wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, ale prawdopodobnie nie będzie na tyle silne, żeby rządzić samodzielnie. Czy ta koalicja prawicowa szeroka po pierwsze dotrwa do tych wyborów parlamentarnych polskich, a po drugie, czy gdy osiągnie określony wynik, powinna wchodzić na przykład koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, czy jednak zostać po stronie opozycji? Ja bym im odradzał, wie pan, jeśli by tam taka propozycja padła, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, no przynajmniej tak jak co ja myślę na temat tej koalicji, to ona ma program całkiem inny niż Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi taką historyczną rekonstrukcję przedwojennej sanacji. Myślę, że to jest rezultatem upodobania Jarosława Kaczyńskiego, który po prostu przedwojenną sanację kocha, wie pan. Ale warto przypomnieć, że przedwojenna sanacja była ruchem etatystycznym, a w porywach nawet socjalistycznym. Prowadziła do nacjonalizowania gospodarki. No i właściwie, gdyby nie było wojny, a sanacja rządziła aż na przykład do 60 roku nieprzerwanie, to prawdopodobnie wprowadziłaby w Polsce socjalizm. Więc ja uważam, że to nie jest dobry kierunek i nie sądzę, żeby ta koalicja znalazła wśród swoich działaczy, entuzjastów tego kierunku. Dlatego wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. No to w takim razie alternatywą jest pewien kryzys polityczny, dlatego że nie będzie większości, która byłaby samodzielnie w stanie zmontować koalicję albo rządzić. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, powiedzmy, nikt nie będzie w stanie utworzyć rządu, no to będą nowe wybory.
I wtedy być może, że społeczeństwo, wyborcy wreszcie się zdecydują, czego oni chcą, bo to jest najważniejsze, wie pan, żeby ludzie w Polsce zdecydowali się, czego właściwie od państwa chcą. Wie pan, bo wtedy jak wiemy, czego chcemy od państwa, to możemy pod tym kątem państwo jakoś kształtować. A jak nie wiemy, no to właściwie nie wiemy, co mamy z państwem zrobić. Chodzi o to, żeby mieć pomysł na państwo. Na przykład, wie pan, jest program 500+, sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości, który Platforma tam zapowiada, że będzie go naśladować i tak dalej, więc tu akurat też się niczym nie równią. Wie pan, przymrużeniu oka można to potraktować jako rodzaj zwrotu podatku. Rząd wziął od ludzi podatek i potem im zwraca na dzieci, żeby mieli. No dobrze, ale to można po prostu zmniejszyć podatek i nie pobierać tego podatku. A, ale takie rozwiązanie ma... Zwiększyć chociażby kwotę wolną od podatku. Nie, no wszystko jedno. Rozwiązanie takie ma dwie wady. Po pierwsze, znaczy z punktu widzenia rządu. Po pierwsze, obywatele nie mieliby żadnego powodu do wdzięczności wobec rządu. No co, że rząd ich tam nie drenuje w takim stopniu jak kiedyś? No to właściwie tak powinno być, więc to nie ma powodu do wdzięczności, prawda? A po drugie, nie, to jest rozwiązanie, które nie sprzyja rozwojowi biurokracji. I dlatego wszystkie te ugrupowania preferują nawet rozwiązania, nawet słuszne w zasadzie, ale takie, które skłaniają obywateli do odczuwania wdzięczności i które sprzyjają rozwojowi biurokracji, a to osłabia państwo. To na zakończenie jeszcze jedno pytanie takie gorące z tego, co się dzieje w Europie czy w Unii Europejskiej. Brexit to jest dla Polski okazja do wykorzystania, czy to jest problem, czy to jest tragedia? Jak pan to widzi? Ja nie widzę w tym żadnej tragedii, nawet w sytuacji, kiedy Wielka Brytania najwyraźniej będzie przeciągała tą swoją niezgodę na umowę uzgodnioną z Komisją Europejską, no co się wtedy będzie działo? Wtedy, ponieważ traktaty Unii Europejskiej, traktat lizboński, traktat akcesyjny są traktatami wielostronnymi, to Wielka Brytania będzie musiała negocjować ze wszystkimi sygnatariuszami tych traktatów. No z jednymi im pójdzie trudno, ale z innymi może im pójść łatwiej. Na przykład z Polską może im pójść łatwiej. No to, a poza tym, wie pan, może się, mogą te negocjacje się przeciągać i w tym czasie już Wielka Brytania nie będzie płaciła składek. Więc ja tutaj taki katastroficzny jakiś scenariusz jest skreślony. Ja nie widzę tej katastrofy. A to może się ostatecznie okaże, że ta Wielka Brytania zostanie w Unii Europejskiej, ale na nowych warunkach. Czy może to jest kierunek dla Polski? Nie, myślę, że Wielka Brytania nie zostanie w Unii Europejskiej, dlatego przede wszystkim, że moim zdaniem została z Unii Europejskiej przez Niemcy wyciśnięta. Wyciśnięta, bo kiedy premier Cameron tam już, żeby się podlizać tam nacjonalistom trochę brytyjskim, podjął decyzję o przeprowadzeniu referendum, to odsetek zwolenników Brexitu i przeciwników Brexitu był mniej więcej równy. Znaczy łeb w łeb to szło. I na chyba półtora tygodnia przed zapowiedzianym terminem referendum Komisja Europejska podała informację oficjalną, ale fałszywą, że wkrótce do Unii Europejskiej zostanie przyjęta Turcja. I wtedy odsetek zwolenników Brexitu wzrósł. Nieznacznie, ale na tyle, że to przesądziło o wyniku referendum. Po referendum Komisja Europejska zdementowała własną informację. No to co mam myśleć? Na zakończenie powróżymy, ile Konfederacja dostanie procent w wyborach europejskich? Nie dam się namówić na wróżby, bo ja, wie pan, to są takie zabawy, jakby cyganka naprawdę potrafiła przewidywać przyszłość, to nie zaczepiałaby ludzi na ulicy, żeby im powróży za 5 zł, tylko wypełniłaby to lotka. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu. Gościem naszym był Stanisław Michalkiewicz, publicysta, gość Klubu Najwyższego Czasu. Dziękujemy, do zobaczenia na następnej rozmowie.